Aha, z bylu dzięki za beat. A ty? Wierzysz w Boga, nie w kościół, co nie? Mam swój dekalog, nie będę przecież kradł i zabijał. Ale dzień święty święcić, no kurwa chwilę. Jeśli Bóg nawet jest to mnie opuścił, zapewne mogło być lepiej lub gorzej. Zwykle było beznadziejnie, czy to kara za to, że nie łapałem za guzik. Nie spluwałem przez lewe ramię, nie chciałem mówić czy odpukiwać w niemalowane. A nam mszę święty od dekady mam wyjebane. Zasłużyłem na kary, na aż tak wiele. A co z tymi, co lubią sobie przykimać w kościele? Jadą spowiedzi na skróty, wybiegają z konfesjonału, biegną na melanż zaspokajać nauk. Co z tymi, co mówią, że wierzą w Boga, nie w kościół i srają na to? O tak po prostu bierzesz wiarę w całości. Nie ma pakietu soft, albo nie bierzesz wcale i mówisz to wprost. Twój dekalog, to twoja wiara, to twoja sprawa, ale przemyśl ją sam, innym tego nie zostawiaj. To twój dekalog, twoja wiara, twój atut, ale nie daj sobie tego wepchnąć z automatu. Twój dekalog, to twoja wiara, to twoja sprawa, ale przemyśl ją sam, innym tego nie zostawiaj. To twój dekalog, twoja wiara, twój atut, ale nie daj sobie tego wepchnąć z automatu. Ukradłem gumę do rzucia i trochę giga muzyki. To pewnie w chuj gorzej niż twoi wysłannicy, co palili na stosach, nieśli krwawe krucjaty i skreślali tych, co się trochę wybijali. Mam nie mieć cudzych bogów, czyli innych niż twoi. Sorry, ale co drugi ksiądz pierdoli. Jak już jestem w kościele, to słucham uważnie. Ciekawe, czy z Pismem Świętym pojęli manipulacja. A jak nie, to kto ich tego uczy i po co? Nie umieją przyciągać tłumu swoją boską mocą. Chcę argumentów, najlepiej racjonalnych, a nie godzinnego macania się po twarzy. Bez patosu, banału i sztucznej otoczki. A nie dajecie rady w dyskusjach, nie grając wyrocznie. Wniosek jest prosty, nauka niszczy rzekome dowody. Zresztą sam to już widzę po znajomych, że mało kto wierzy i czuję to naprawdę. Są pozoranci, ci którzy mówią otwarcie to co ja, że dla nich sprawa jest jasna. Bóg umiera wtedy, kiedy jego ostatni wyznawca. Twój dekalog, to twoja wiara, to twoja sprawa, ale przemyśl ją sam, innym tego nie zostawiaj. To twój dekalog, twoja wiara, twój atut, ale nie daj sobie tego wepchnąć z automatu. Twój dekalog, to twoja wiara, to twoja sprawa, ale przemyśl ją sam, innym tego nie zostawiaj. To twój dekalog, twoja wiara, twój atut, ale nie daj sobie tego wepchnąć z automatu. Wiesz się w garść, to bardzo ważne, to sens ma.